W dzisiejszym odcinku ponownie zagram sobie w Tapping Legends. Często pytacie, kiedy nagram odcinek z tej gierki, jakoś wcześniej nie było czasu, a teraz w końcu jest i możemy przetestować sobie nowy update, który wprowadził sporo ciekawych rzeczy i wszystkie dzisiaj będziemy musieli sprawdzić. No i też przy okazji tutaj u góry widzę jest jakiś event, dzięki któremu po prostu szybciej jajka otwierać, a więc spoko sprawa. Dobra, i na początku w sumie sobie może skrzynkę odbierzmy z jakimiś darmowymi buścikami tutaj. Zobaczmy, co dostaniemy. No, jakąś jedną podkę dostaliśmy na kliknięcie, a więc w sumie mało. Dobra, ale na początku może przejdźmy sobie na tą nową mapkę, zobaczmy, jak ona wygląda. Tutaj są te stare mapki i teraz już wiem, po co jest tutaj ten most, bo wcześniej na tym moście tutaj jakby była taka przepaść, tutaj się kończył ten most i w dół spadaliście sobie i nic nie było, a teraz tutaj są kolejne teleporty, czyli to będzie w taki sposób wyglądać, że tutaj pewnie będzie 6 teleportów kolejnych, no i tutaj jak sobie podejdziecie dalej, to tutaj będą kolejne teleporty, ale dobra, wejdźmy sobie na nową mapkę, zobaczmy, co tam ciekawego znajdziemy. I to jest kopalnia, a więc coś takiego jak w Rebirth Champions, Cave było, zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądać. No i tutaj to wygląda w taki sposób, powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda. I w sumie pierwszą rzeczą, którą oni teraz dodali, to tutaj są achievementy. Jestem ciekawy, jak te achievementy działają i czy one działają od teraz, czy już się liczą jakby od startu gierki, w sensie od waszego startu, zobaczmy w sumie. Ale z tego, co widzę, to liczą się już od startu gierki. Tutaj mam jakieś skończone kilka achievementów. I czy coś za to w ogóle dostajemy? Aha, tutaj podki dostajemy. No to w sumie spoko sprawa. Zobaczmy, co tutaj dostajemy. Tutaj też podkę dostaliśmy i to dwie podki nawet. I tutaj kolejny i co tutaj dostaniemy? Aha, tutaj jeszcze jakby kliknięcia nam się zwiększają. Dobra, tutaj już nic nie możemy zrobić, odebrać. Tutaj jeszcze za rozwalanie skrzynek mamy też kolejny achievement, to zobaczmy, co tutaj ciekawego dostaniemy. Tutaj znowu na damage potki i tutaj co będzie i tutaj też na damage potki, a więc powiem wam, że naprawdę fajna sprawa, że coś takiego dodali. I ktoś mi trade'a wysyła, ale no to pewnie pety ode mnie chcą, ja nie mam zbyt dobrych petów w tej gierce. Dobra, zobaczmy, co Wiktorek ode mnie chce. To jest prawdopodobnie jakiś Polak, ale no tak myślałem, gościu ode mnie chce pety, no dobra, no masz takie peciki, ciesz się. Ja i tak w tą gierkę mało gram, nie, może mu się przydadzą takie pety do czegoś. No daję ready, no ale po co on mi takie pety daje, to go śmiecić mi będę w ekwipunku. Strasznie długo w tej gierce się procesuje jakby ten trade. Nie wiem, czekam już z 15 sekund i dalej to się procesuje. Nie wiem, w ogóle coś się zbugowało chyba. Przetworzyć się ten trade nie chcę. Dobra, chyba się przetworzył. Dobra, ale teraz pierwsze rzeczą to zobaczmy w ogóle, jak tutaj jajko wygląda, jak tutaj peciki wyglądają. I te peciki wyglądają w taki sposób. Jestem w sumie ciekawy, jak secret wygląda. Musiałbym napisać do jakiegoś widza, który gra w tą gierkę, żeby mi pożyczył secreta, ale teraz w sumie ciężko, bo jest już 21. No ale z tego, co widzę, one tak, w taki sposób tutaj wyglądają. Dobra, w sumie zaznaczę sobie, żeby ty od razu usuwało, a te niech zostawię i sobie chwilę pootwieram. Może coś ciekawego nam wyleci, a w tym czasie poszukam jakiegoś widza, który ma tutaj sekrety w tej gierce, żeby mi pożyczył na odcinek. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to tutaj też dodali lag combo, tak jak w Rebirth Champions, no i teraz w klikerze. Jestem ciekawy, jaki tutaj jest maksymalny procent, ale raczej obstawiam, że większy niż w klikerze. I przy okazji ekwipunek mi się zapełnił, a więc musimy sobie przerobić te wszystkie pety. Czy tutaj w ogóle była opcja craft all? A nie, tutaj w ogóle nie ma takiej opcji, bo tutaj się nie craftuje tych petów, tutaj je się przerabia na goldy i rainbowy, tak jak w pet symulatorze. Dobra, to za chwilę będę musiał sobie to wszystko przerobić. I ile w ogóle te pety dają jako zwykłe? No, są dosyć mocne z tego, co widzę, ale czy wyleciał nam jakiś dobry? Tu nam wyleciał jakiś dobry. Exotic nam jakiś wyleciał. Tylko chyba ten słabszy exotic nam wyleciał. Wyleciał nam ten. A więc w sumie dobry pecik nam wyleciał. Mała szansa na niego jest. Dobra, to zaraz to wszystko będę musiał przerobić. Dobra, to w sumie teraz musimy sobie pójść do jakiejś maszynki, gdzie się to przerabia. Tu się chyba na goldy przerabia, albo nie, tu się nawet nie przerabia, to są po prostu upgrade'y. Na jakiejś wcześniejszej mapce się przerabia to wszystko. Chyba z tego, co pamiętam, przerabia się je na pierwszej mapce. W ogóle w ostatnim odcinku się pomyliłem i na Forest powiedziałem Winter, a na Winter chyba powiedziałem Forest czy coś takiego. Teraz wchodzimy na Forest. Dobra, i tutaj się przerabia te peciki na goldy. Dobra, to ja sobie to wszystko przerobię, zobaczymy, ile łącznie nam tego wyjdzie. Dobra, i w sumie poprzerabiam sobie te wszystkie pety, zobaczmy, jak to wygląda. No, trochę goldów mamy tutaj. Tutaj mamy jakieś dwa nietoperze. Jakiegoś tam rainbowa zrobimy, ale musimy trochę więcej tych petów wyrobić, bo otwierałem dosłownie z kilka minut i po prostu ekwipunek mi się zapełnił przez to, że jakieś tam epiki zostawiłem, żeby otwierał. Dobra, teraz musimy pójść tutaj. Tutaj chyba przerabiało się na rainbowy. Z tego, co pamiętam, albo nie. Jeszcze chyba mapkę dalej, albo dwie mapki dalej. Bo chyba na wulkanie było. Znaczy tutaj to jest lawa, ale tutaj chyba się przerabiało na rainbowy te pety. Chociaż w sumie jednak nie tutaj. Gdzieś indziej to się przerabiało. Już nawet nie pamiętam, bo no z dobry tydzień w tą gierkę nie grałem. No to musi być w takim razie na Winter. No nie ma innej opcji, żeby gdzieś indziej to było. No i też nie na Winter. To gdzie ta maszynka była zakichana? Dobra, na tej mapce to jest dopiero na szóstej mapce. Ale i tak teraz za dużo tych rainbowów nie zrobimy. Tutaj sobie chyba dwa zrobimy rainbowy. No i dobra, mamy dwa rainbowy, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj są te rainbowy, załóżmy sobie najlepsze. I teraz mamy taki team. Wydaje mi się, że całkiem niezły. Mamy aż 4 egzotiki, a więc sporo. No ale dobra, teraz wracam do dropienia na tej nowej mapce. Teraz zostawię to na troszkę dłużej, żebyśmy wydropili więcej tych petów. I potem jeszcze będziemy musieli się wziąć za upgrade i to wszystko, bo dzisiaj i tak jeszcze duże roboty mamy oprócz tego. I teraz w sumie ponownie mi się ekwipunek zapełni, tylko teraz zaznaczyłem, żeby usuwało już te pety tutaj z tą beczką, czy co to jest. To jest chyba jakaś taka beczka. A więc zobaczmy, ile teraz petów nam wyleciało. Czy wyleciało nam jakieś egzotiki? I egzotiki chyba żadne nam nie wyleciało. No wyleciało nam tych nietoperzy dużo. I tutaj
jeszcze takich legend kilka. No to w sumie nie jakoś dużo. Ale w sumie teraz jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Zobaczmy, czy oni jakieś upgrade'y nowe dodali tutaj. Tutaj mamy max, tutaj też jest max, tutaj rebirthu więcej, więcej speeda, tutaj też wszystko wymaksowane, tutaj to musi maksować, ale to jest dosyć drogie. Ale czy dodali na przykład za te pał token jakieś upgrade'y? Tutaj max, max, tutaj wszystko pomaksowane, tutaj jeszcze rainbow szansa, ale z tego co pamiętam, to się mega ciężko robiło, a więc powiem wam, że będzie ciężko, żeby to w ogóle pomaksować. Ale może w sumie jak potek sobie użyjemy, to będzie łatwiej, bo tutaj są chyba potki w shopie. No trochę tych potek tutaj mam. Na laka jedno mamy, na podwójne kliknięcie jedną i na damage mamy aż 5. I tu jest w ogóle jakaś ultra potka chyba. A nie, to chyba jest coś takiego jak w Pet Simulatorze, że 3 potki naraz kupujecie sobie po prostu trochę taniej. Dobra, ale teraz muszę ponownie sobie to wszystko przerobić i mam nadzieję, że teraz jakieś lepsze peciki nam z tego wszystkiego wyjdą. Teraz nawet jedną legendę będziemy mieć na goldzie, tylko szkoda, że tak mało ich poleciało. Dobra, i wszystko poprzerabione, zobaczmy jak to wygląda. No wygląda to w taki sposób, ale teraz sprawdziłbym też jeszcze jedną rzecz, bo tutaj w tej gierce jest też indeks i tutaj ten indeks działa chyba w taki sposób, że po prostu jakby więcej kliknięć dostajecie, w sensie jakiś mnożnik kliknięć jest, czy tam procentowo jakoś to działa, zaraz zobaczymy w sumie. I tu na dole jest napisane, że za każdego peta do indeksu dostajecie plus 1% kliknięć, a więc ten indeks jest dosyć mocny. A z tego co mi się wydaje, to ja tych petów nie mam wszystkich, no jak widzicie, dużo petów mi brakuje, w ogóle tutaj dużo tych początkowych mi brakuje. Tu mamy normalne pety i tu mamy limitowane pety, no to tych limitowanych już nie zdobędę niestety, bo to są pewnie jakieś eventów i tak dalej, a ja na eventach niestety mało grałem. Dobra, ale teraz jeszcze musimy przerobić sobie kilka tych pecików na goldy i teraz zostawię to na jakoś dłużej, żebyśmy przynajmniej kilka egzotików wydropili. Aha, tokenów nie mam. No to ciekawie, to muszę w takim razie autoklikera odpalić i pójdziemy sobie na ostatnią mapkę w ogóle podropić te tokeny. Dobra, i mam autoklikera, zobaczmy w ogóle, czy jakoś się w miarę szybko to uwalimy. No, tak powiedzmy w miarę to idzie, w miarę to dobrze idzie, mógłbym sobie jeszcze potkę odpalić. W sumie jedną potkę mogę sobie odpalić tak naprawdę, bo dużo tych potek mamy tutaj na damage. Jedno możemy sobie zużyć, będziemy dwa razy więcej bić w te skrzyneczki. I zobaczmy w ogóle, ile tych końców dostaniemy tutaj, tych jakby, nie wiem, pał tokenów to się chyba nazywa. No tak nie za dużo. Ze 100 milionów muszę sobie wydropić, żeby w ogóle miał na ulepszanie tych petów na rainbowy. Dobra, to ja sobie to podropię tak do 100 milionów i spróbujemy jeszcze te peciki poprzerabiać. No i później zostawię to na jakoś dłużej, żeby się trochę więcej tych lepszych pecików udało wydropić. A w sumie to ja w ogóle nawet nie na tej mapce co trzeba biłem te skrzynki, bo to jest 6. mapka, jest jeszcze jedna mapka. To na tej ostatniej mapce może więcej tego będzie lecieć. Dobra, i zobaczmy jak to tutaj będzie wyglądać. No tutaj te skrzyneczki są trochę trudniejsze do ubicia, a więc tutaj mi to troszeczkę zajmie. Ale zobaczmy, ile z tej skrzynki w takim razie dostaniemy. Powinniśmy dostać tak z 20 milionów. No 30 milionów dostaliśmy, a więc dużo. Dobra, to pofarmię sobie to trochę, może w sumie nawet więcej takie upgrade'y byśmy sobie porobili. Dobra, i powiem wam, że troszeczkę przyfarmiłem i mamy 733 miliony tych końców dziwnych, a to jest naprawdę w tej gierce dużo. A więc dodatkowo będę miał pewnie jakieś upgrade'y za to. Ale dobra, wiadomo, sobie tutaj to szybko przeróbmy. Dobra, i na razie mamy taki team. Myślę całkiem niezły, tych epików nawet w sumie założyć nie mogę, bo tutaj mam te dwa egzotiki, bo jeszcze jeden mi gdzieś tam wyleciał. I w sumie powiem wam, że teraz zrobiłbym jedną rzecz, bo ja w tej gierce praktycznie w ogóle Game Passów nie kupiłem. I kupiłbym dwa Game Passy, mega ważny, tutaj bym sobie kupił ten, bo dzięki nim będziemy mieć dwa razy taką szansę na najlepsze pety, no i tutaj szybsze otwieranie, bo dzięki temu będziemy dużo więcej petów otwierać. A więc kupujemy sobie ten jeden piękny Game Passik. I tutaj też jest jakaś dziwna opcja, jest tutaj końców można używać? Aha, tutaj chyba pewnie taką walutę dodali jak w Clickerze, że możecie sobie za takie jakby tokeny kupywać Game Passy. I tutaj pewnie można tradeować pety za te tokeny. To ciekawe w sumie, czy jest jakaś strefa trade'u na Discordzie tej gierki. Może nawet byśmy coś zarobili na tym w takim razie, na tym tradowaniu, jakbym sobie na przykład na całą noc zostawił. No ale dobra, kupiłem sobie te dwa Game Passy, mamy te dwa Game Passy i teraz jeszcze te achievementy zobaczmy do końca, bo ja ich chyba jeszcze nie odebrałem do końca z tego co mi się wydaje. No tutaj za te skrzynki ciężko w sumie, tutaj moglibyśmy jeszcze sobie to zrobić, ale to w sumie za chwilę tym się zajmiemy. Teraz za jajka tutaj musimy zobaczyć. Tutaj w ogóle jest za przegrany czas, mam aż 4. Tutaj mnoży nam kliknięcia, tutaj laka nam mnoży, tutaj jeszcze znowu kliknięcia i tu pewnie znowu lak, nie, tu damage. No dobra, no to spoko. Tutaj za rozwalanie tej wielkiej skrzyni, no to chyba z dwie skrzynki rozwaliłem. Oj, tutaj za jajka, to jest najważniejsze i tego mamy sporo, no bo jajek dużo w tej gierce otwierałem. Tutaj to, potka na laka dostaliśmy jedną, tutaj 3 potki na laka, tutaj znowu 3 potki na laka, tutaj co będzie, tutaj 5% więcej laka, no i tutaj 5 potek na laka, więc mocne są te upgrade'y, szczerze mówiąc. Dobra, upgrade'y wszystkie mamy zrobione, jeszcze możemy sobie pójść tutaj do upgrade'ów, za te pał tokeny coś zrobić. Możemy sobie tutaj jakby rainbow szansę zwiększyć o 1 i w sumie drugi raz nawet możemy sobie zwiększyć, no to będziemy mieć tam minimalnie większą szansę na rainbowy. Dobra, to powiem wam, że zostawiłbym sobie teraz otwieranie jajek na całą noc i może uda nam się trafić jakieś dobre pety, to później na Discordzie tej gierki poszukam, może ktoś będzie chciał je kupić za te tokeny, tylko wiadomo, muszę sobie zaznaczyć, żeby tutaj te wszystkie usuwało, niech zostawia tylko te dwa, albo w sumie może
może tą legendę też niech zostawię, bo nie ma na nią jakiegoś dużego procenta. Chociaż ile ja mam miejsca w ekwipunku? Mam mało miejsca w ekwipunku. Dobra, to niech tą legendę usuwa, niech tylko te dwa zostawię w takim razie. I tutaj jeszcze sobie odpalmy boosty. Gdzie tu są boosty? Tutaj na laka sobie odpalmy te wszystkie boosty, no i będzie się trochę z tym lakiem otwierać. I miejmy nadzieję, że trafimy jakieś ciekawe peciki, może nawet secreta. I w sumie trochę czasu minęło, nie wiem ile, zobaczmy jak to teraz wygląda. I tych egzotików dużo trafiliśmy. Tych najlepszych egzotików, secreta niestety nie ma. Tutaj jeszcze tych słabszych egzotików. Dobra, idę to wszystko przerobić na gold. Zobaczymy ile to będzie dawać na goldzie. Na pewno będą to moje najlepsze pety. Dobra, i przerobiłem to wszystko, zobaczmy jak te peciki wyglądają. I są mocne, są naprawdę giga mocne. Z moimi najlepszymi petami. I w sumie tego nawet na Rainbowa możemy zrobić. Dobra, to ja idę go przerobić na Rainbowa. Tylko końców niestety nie mam na przerobienie. A więc dobra, tym zajmiemy się w kolejnym filmie, w tym to będzie na tyle.